TKN24.pl, jesteśmy w domu Magdaleny i Krzysztofa Kamińskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I w zupełnie innych nastrojach niż ostatnio spotykamy się z Krzysztofem i z Magdaleną, bo mamy do zakomunikowania pewną bardzo dobrą wiadomość. Magdaleno. Dzisiaj dowiedziałam się, że znalazł się dla mnie dawca. Mam bliźniaka genetycznego i przeszczep, miejmy nadzieję, będzie jak najszybciej. Czy są jeszcze jakieś zagrożenia, które mogą nie dopuścić do tego przeszczepu? Nic mi o nich nie wiadomo. W tej chwili mój stan zdrowia jest na tyle dobry, że do przeszczepu się kwalifikuje. I myślę, że gdy dawca okaże się, że chce i jest zdrowy, to wszystko idzie ku dobremu. Dobra, to zostawmy te złe myśli i opowiedz nam, jak to było dzisiaj. Przed południem, kiedy dowiedziałaś się o tym, jak ta sama sytuacja wyglądała, poszłam do mojego doktora prowadzącego na onkologii, bo byłam na badaniu USG i skorzystałam z okazji, żeby się coś podpytać i gdy zobaczyłam doktora i jego wyraz twarzy, wiedziałam, że już ma dla mnie dobre wiadomości. No i powiedział mi, że mają dla mnie dawcę, że tylko teraz czekamy na profesora z Gliwic, który skonsultuje moje wyniki i ruszymy ze wszystkim dalej. Jak ta procedura będzie teraz wyglądać? Co się będzie działo z Twoim życiem do czasu przeszczepu? No na pewno będą to konsultacje w Gliwicach, będą to chemioterapia. No a później przyjmie mnie na oddział. Wszystkie badania jeszcze będą powtórzone na oddziale. I miejmy nadzieję, że będzie przeszczep. Pojawia się wiele pytań, bo zapewne i my sami jesteśmy tego ciekawi. Zapewne nasi widzowie też są ciekawi, kim jest potencjalny dawca, ale wytłumaczmy, że tego... Tego nie możemy się dowiedzieć. My tego nie wiemy i tak. Tego się bardzo długo Ty też nie dowiesz. Będę wiedziała tylko skąd pochodzi, czy mężczyzna, czy kobieta i w jakim wieku. Więcej się dopiero po 2 latach będzie to korespondencja jakaś tam listowna, mailowa może, ale to przez fundację, w której dawca jest zarejestrowany, bo nie wiem jaka to fundacja. Nie wiemy, czy to DKMS. Nie, też, nie wiem. Nikt mi takiej informacji w tej chwili nie powiedział, więc wtedy dopiero, gdy ta obustronna zgoda będzie na jakąś tam porozumienie, że tak powiem, to wtedy jakaś tam korespondencja. A co będzie tak naprawdę, no to czas pokaże. Na początku właśnie siostra miała być moim dawcą, bo mamy zgodność 100%, ale że jej geny są uszkodzone, tak jak i moje. Nie, ona nie choruje, ale kiedyś zachorować może. No, świat runął, że tak powiem, bo mieliśmy nadzieję, że ten przeszczep będzie. Okazało się, że musimy szukać dawcy niespokrewnionego. Przez między innymi TKN24 i inne media była propagowana nasza akcja 21 lutego, która się odbyła poszukująca dawcy, zarejestrowało się 408 osób. Wspomnijmy o mężu. A całym inicjatorem całego przedsięwzięcia był mój mąż. On pierwszy wyszedł, że tak powiem, z domu, bo ja bym tego pewnie nie zrobiła, żeby gdzieś tam komuś powiedzieć i poinformować świat, że taka pomoc jest potrzebna. No i tak dobrnęliśmy do dzisiejszego dnia i miejmy nadzieję, że teraz to będzie tylko lepiej. W tej akcji zorganizowanej poprzez DKMS, z DKMS-em, ile osób wzięło udział? 408 osób. I jaką kwotę pieniężną też wtedy zgromadziliście, jakbyś mogła przypomnieć? Ponad 3000. W tej chwili czekamy na to, że pan profesor Goebel przyjedzie z Gliwic do Kielc, skonsultuje, a on po prostu, no nie wiedzą, kiedy on przyjedzie. Bo on dzwoni, że przyjeżdża i przyjeżdża, bo też jest to profesor, który zajmuje się przeszczepami. No i ma napięty, że tak powiem, plan. Mm-hmm. No dobra, nie wiemy, czy to może być osoba, która pojawiła się z tej akcji. Być może ona jest. Dlatego jeszcze raz ja serdecznie dziękuję wszystkim koniecznianom. Wy pewnie też się do tych ludzi odzywacie. Dziękujemy bardzo. I myślimy, że... Jeśli nie dla mnie znalazł się tutaj dawca, to któraś z tych osób ratuje komuś życie. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby pomagać. Twój przykład dajesz ty swoją osobą przykład na to, że trzeba mieć nadzieję cały czas, prawda? Nigdy nie straciłam nadziei i myślę, że tak będzie zawsze. Dobra, to trzymamy kciuki i dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy. My dziękujemy.